Kilka lat temu weszłam w świat mediów społecznościowych i co róż miałam do przepracowania jakiś temat. A to wstydziłam się pokazywać siebie na live. Potem biczowałam się za to, że na tych live'ach wypadałam nie tak, jakbym chciała wypaść. Następnie pojawił się opór przed sprzedawaniem swoich produktów, takich jak na przykład kursy online, warsztaty czy konsultacje. I co chwilę te media społecznościowe, jak lustro, pokazywały mi coś, z czym miałam popracować, żeby iść dalej, rozwijać się i zarabiać więcej na swoim. A ta strategiczna kawa mówi o tym, że ja z tych mediów społecznościowych odeszłam. To jest już 60 odcinek strategicznej kawy. Ja się nazywam Barbara Jurga, jestem badaczką rynku i specjalizuję się w strategiach marek osobistych i produktowych. A strategiczna kawa to nasze cotygodniowe spotkanie, na którym poznajemy jeden temat, żeby rozwijać się i docelowo zarabiać więcej na swoim. Tak jak zapowiedziałam tutaj w tym wprowadzeniu do odcinka, odeszłam z mediów społecznościowych. Głos mi się łamie, mam problem z tym, żeby mówić. Robię podejście do nagrania tego odcinka już Kilkanaście razy to robiłam, tak? Teraz to już jest chyba 20 raz. Jak próbuję to nagrać, co chwilę mi brakuje głosu i tak się zastanawiam, o czym to jest, bo w zasadzie cała ta moja historia przebywania w mediach społecznościowych to, to była historia właśnie o czymś. Moje problemy z liveami to była historia o tym, że wstydzę się pokazywać własną twarz. Moje dylematy dotyczące potem już opublikowanych liveów to była. To było takie wnikliwe przyglądanie się, a potem opiekowanie się moim perfekcjonizmem. I teraz, to co się dzieje teraz, ja za chwilę ci rozwinę te wszystkie wątki. To dla mnie też jest jakiś proces. Proces, który, w którym bardzo uważnie przyglądam się sobie, tego, co się, temu co się ze mną dzieje. Będę pewnie miała. Y takie rozedrganie tutaj w tym odcinku. To od razu powiem wybacz, bo to emocje grają dużą rolę. Muszę mówić o rzeczach, które są dla mnie trudne, dlatego że ja nie mam pewności, czy ja nie wywalę swojej firmy. Może mi pomóc moje ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu firm, tym 14 lat w prowadzeniu swojej własnej firmy. Natomiast to nie jest gwarancja, bo czasy są takie, jakie są. Ale żeby nie było dużego zamieszania, to ja proponuję, rozpocznijmy od początku. To się może wydawać bez sensu, no bo skoro przepracowałam już te lajwy, potem przepracowałam ten perfekcjonizm, potem zaopiekowałam się sobą w tej sprzedaży własnych produktów i usług, no to w zasadzie jaki jest powód tego, że ja odchodzę? Rozwalony, totalnie rozwalony, rozchwiany układ nerwowy, gdybym pozwoliła sobie na to, żeby zostać tu jeszcze jeden dzień dłużej na takich zasadach, na jakich byłam tutaj jeszcze do niedawna. No, to nie wiem, co by się ze mną działo, nie chcę snuć tutaj żadnych scenariuszy. Nie dlatego, żeby nie kusić losu, tylko po prostu no nie, nie wiemy, co by, co by było, więc nie będziemy tutaj uprawiać wróżbiarstwa. W każdym razie było źle, było już naprawdę bardzo źle. Ale, żeby tę historię opowiedzieć chronologicznie, to muszę cię cofnąć o 12 miesięcy. Jest późna wiosna, ja się już czuję bardzo źle, naprawdę bardzo źle. W zasadzie nie umiem znaleźć realnego powodu dla którego tak źle się czuję, bo powiedzmy badania wychodzą dobrze, a kwestie takie domowo-rodzinne układają się wręcz świetnie, sprzedaż jest przyzwoita, więc nie ma się do czego doczepić. Nie dzieją się żadne ekstremalne rzeczy, które do tej pory w moim życiu się działy, albo mo mogły się dziać, tak? Bo jakby tak, jako dorośli ludzie mamy za sobą pewne zakręty, więc ja już też mam skalę porównawczą, że na zakręcie jest średnio w rowie, Zupełnie słabo, a teraz powiedzmy, że jestem na stosunkowo bezpiecznej prostej. Nie ma powodu do tego, żebym bała się wchodzić do swojego biura. Albo nie ma takiego powodu, żebym miała ogromną potrzebę, żeby się zatrzasnąć w domu i z nikim nie widzieć. Albo nie ma takiej potrzeby, żebym po prostu miała takie wrażenie, że. Ja sobie nie poradzę, bo ja już tyle rzeczy w życiu zrobiłam i mam dodatkowo 47 lat. Plus napisałam te dwie książki, które były takim hilarystycznym u mnie, na pewno takimi dwoma krokami milowymi, w takim moim poczuciu pewności siebie, że umiem siąść i z niczego, czyli z głowy napisać dwie książki, samodzielnie je wydać, sprzedać i tak dalej. Więc ja wiem, że ja nie mam powodów, żeby wątpić. Nie stało się też nic takiego, żeby tak nagle to moje poczucie bezpieczeństwa zostało podkopane. Nie? A tu jednak takie myśli, bardzo niefajny stan, bardzo niefajny. W zasadzie m, zaczęłam uprawiać coś, co jest kompletnie niezgodne z moją naturą, taką uporządkowaną, czyli prokrastynację. I to taką level master. Myślę, że mogłabym szkolić wtedy z prokrastynacji. I pomimo tego, że sygnałów było tak dużo, to ja nadal niewiele z tym, jakby z jednej strony coś z tym robiłam, tak, bo ja, bo ja zaczęłam turnę po lekarzach, ale z drugiej strony ja nie, zna nie znalazłam tego właściwego kluczyka do tych drzwi, za którymi ten cały lęk był upakowany. Bo to myślę, że, że możemy mówić o takich kwestiach lękowych, już w tym momencie zdiagnozowanych. Ja nawet mam problem, żeby utrzymać wzrok w oczku kamery, bo, no bo się gubię w tej szczerości tutaj. No dobrze, i jest jakieś pół roku później. Moje samopoczucie już jest tak złe, ja tak bardzo nie chcę być w tych mediach społecznościowych i równocześnie nie rozumiem, dlaczego nie chcę tutaj być. Czyli tak jakby ciało daje odpowiedź, a głowa mówi, ale ej... Tu jest wszystko dobrze. Zarabiasz, masz fantastycznych klientów, wspaniałych klientów. Mogę robić to, co lubię, czyli dzielę się wiedzą, szkole, powoduję, że ludzie wzrastają, zarabiają. Mam też dużo takiej ciepłej zwrotności od moich klientów, że dali radę, że jest dobrze, że teraz następne oczko tak, w rozwoju. Ale ja jestem jakaś taka bardzo niespokojna, bardzo taka zgaszona. Dodatkowo ja równocześnie mam też inną swoją działalność, tak? Czyli piszę strategię dla dużych firm i występuję na scenach szkoleniowych takich, że czasami mam 500 osób na sali, czasami więcej, czasami mniej. Wiem też, że mój próg odporności na stres jest bardzo wysoki, bo mogę stanąć przed pięćsetką ludzi, którą mniej więcej po 10-15 minutach mojego wykładu jestem w stanie naprawdę sprawnie zarządzać, także i są wybuchy śmiechu, i jest skupienie, i jest, są pieczołowicie robione notatki, także... Za moimi plecami widzicie salę wykładową, na której dzisiaj szkoła będzie pełna. Wszyscy jeszcze piją Ja lubię mielony na cały tydzień, a potem ich sobie odgrzewają. Pięknie, idealnie, dziubek. Umiecie Dzióbie. zrobić dziubek? To my musimy sprawdzić, czy to działa. Jest coś, Pani Janino, co ja mogę powiedzieć, a Pani się zachwyci. No bo to to Za ścianą telewizja. Dzieje się. Wiecie co? Cześć, yy, zjadłam rosu. Nie? To będzie wykład życia. Jestem w drugiej części sali za mną Basia i Dominika, którą Wam pokazywałam przed chwilą. Te stoły się nie kończą, ta sala jeszcze zakręca w jedną stronę. To głoda życia. A ja tu jutro troszkę z mediów społecznościowych i marki osoby. On sprzedaży nalewki do alkoholizmu. Cała sala fotografuje się z prawej, z lewej. No, przepięknie. Nie tylko kobiety, również panowie, jak wam poszło? Będzie dobrze. Jak było? Z jednej strony jest wszystko dobrze, jestem taka naładowana, taka szczęśliwa, a z drugiej strony, tak jakby coś wysysało ze mnie życie. Jakby tego było mało, na jesieni ubiegłego roku dołączają mi się do tego całego takiego nieokreślonego stanu problemy z jelitami. I tutaj szczęście w nieszczęściu albo prowadzenie na jednej z konferencji na równoległej scenie występuje ze mną najlepsza jaką do tej pory, gdziekolwiek kiedykolwiek poznałam dietetyczka kliniczna Aneta Strelał. Tak się złożyło, że siadamy przy jednym stoliku na obiedzie i od razu nam klika, od razu jest dobrze. I ja po prostu w tym stanie, tak z tymi bolącymi jelitami, czyli mamy absolutnie, rozumiecie, tak? Oś jelita mózg już jest rozbujana na huśtawce i w zasadzie nie może się zatrzymać. Ja telefon do Anety i ją ja wysłuchaj, radź. A że ona jest dietetyczką kliniczną po Akademii Medycznej z prawem wystawiania recept, więc to jest w ogóle dinozaur, jeżeli chodzi o zawód dietetyka. Aktualnie jest w trakcie robienia doktoratu, więc łeb jak sklep. Mówi, pokaż mi wszystkie swoje badania, tak? Więc dwie godziny później zadzwoniła do mnie. Było wszystko w ogromnym tempie robione. Ja oczywiście miałam na bieżąco te wszystkie badania zrobione. I ona mówi: tak, masz to, 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 to. Cała dieta tak zmieniona, dieta, czyli sposób odżywiania. Ja nastaw się na czas, bo to jest czas. Tutaj masz zrujnowany organizm. Czas. Aneta, bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że nie obraziłaś się za tego dinozaura, bo to nie jest przytyk do Twojego naszego Pesla, tylko do Twojego doświadczenia. Zdziałałaś cuda. Bardzo serdecznie Ci za to dziękuję. Pod koniec roku zaczynamy mieć problemy ze wzrokiem. Tak to interpretuję, ponieważ nie mogę przeczytać nawet jednego akapitu książki, a jak ktoś obserwuje mnie dłużej, to wie, że książki kocham i rozumiem, czuję serduchem. Mam papierowe serce, złożone z 500 przynajmniej stron. I czytanie nigdy nie sprawiało mi problemu. Pewnie dlatego wybrałam pierwsze studia filologię polską. I chociaż nigdy nie wiązałam swojego życia z byciem nauczycielem, i tak tą nauczycielką, jak widzicie tutaj w mediach społecznościowych, zostałam. Ale te pierwsze studia to jest na pewno to, są, to był wybór z poziomu serca: kocham literaturę i kocham czytać. Nigdy na żadnym etapie nie odczuwałam czegoś takiego, jak chaos w głowie, który przeszkadza mi w czytaniu. A teraz się okazało, że mój wzrok się zepsuł do takiego stopnia, że nie jestem w stanie się skupić na linijkach, nie wiem, co ja czytam. Przez to jest moja głowa jest rozbiegana, jestem równocześnie w 15 miejscach naraz. To było trudne, oczywiście tournée po okulistach, tym razem po okulistach. Łącznie z, z tomografią oka i jakieś tam inne tego typu bardzo szczegółowe badania, tym bardziej, że ja mam taką nietypową wadę wzroku, ponieważ na jedno oko mam plus, na drugie oko mam minus, więc to wymaga specjalnej diagnostyki. No i tak, no i mam dobrane jakieś tam nowe okulary, ale nieznacznie lepsze, ostrzejsze, zmienione względem tych, które ja miałam, więc podejrzenia idą w kierunku neurologicznym, że może tutaj mi się coś grubego szykuje. U tam nie, napisał urok, czerwone kokardki, te rzeczy, o obrócić się po le lewo. Ym, no, generalnie jest, jest słabo. Ja cały czas gdzieś tam daję znać w mediach społecznościowych, że teraz mnie nie będzie, że teraz gdzieś tam mam znowu diagnostykę, że, że coś muszę przełożyć. No, generalnie, no. Cała historia kończy się miesiąc temu, bo dokładnie miesiąc temu przeczytałam książkę Nie zostawaj influencerem, i moje dwie kulki mózgu połączyły się w jedną całość. I chociaż problemy, które opisuje autor, takie jak choroba afektywna dwubiegunowa, wielomilionowe zarobki, a potem wielomilionowe straty, yy, imprezy do rana dla influencerów, a potem cisza, bo telefon milczy i nikt nie dzwoni, te tematy, te problemy mnie nie dotyczyły, to jednak przebywanie w mediach społecznościowych, produkowanie i uwaga, obserwowanie całego tego internetowego świata, w tym oglądanie pionowego wideo, Totalnie zrujnowało mi układ nerwowy. Od trzech tygodni jestem na kolejnej diecie, na totalnym detoksie od mediów społecznościowych. Ja wiem, że widzisz tutaj moje materiały, ja wiem, że nawet widzisz moje komentarze. One są moje. Jeżeli się pojawia komentarz, to jest mój, napisany przeze mnie. Ale w ogóle nie wchodzę na poziom mediów społecznościowych z aplikacji. Mam odinstalowane aplikacje zarówno w jednym, jak i w drugim telefonie żaden telefon nie obsługuje już w tym momencie Instagrama ani Facebooka. Wszystkie aplikacje, to znaczy wszystkie te przestrzenie obsługuję z poziomu zaplecza. To tam um, odpowiadam na komentarze, widząc wyłącznie komentarze. Nie widzę postów mojej konkurencji, nie widzę niestety też postów moich klientów, jeżeli pracuję z moimi klientami. Na temat ich działalności w mediach społecznościowych, bo tak się dzieje? Na przykład w przypadku grup mentoringowych, gdzie mam cztery osoby w takiej grupie mentoringowej, i ja muszę wiedzieć, co te osoby robią aktualnie w sieci, jakie mają reakcje, i tak dalej. To przysyłają mi to w postaci zrzutu w ekranu z ich reklam albo zrzutu ekranu z jakiegoś postu. Mam trochę więcej pracy na poziomie maili. Natomiast w ogóle nie przebywam w tej przestrzeni, w której mogę zobaczyć cudzą, ruszającą się reklamę, cudze pionowe wideo z migającym tekstem albo, nie wiem, właśnie pojawiający się live, na który koniecznie muszę iść i od razu muszę zareagować. Jaki będzie efekt tego mojego detoksu? Czy ja położę firmę, czy też nie położę firmy? Czy uratuję siebie, czy może jednak. Wezmę większą dawkę leków i jednak wrócę do tych mediów społecznościowych. Nie wiem. I nie jestem tego w stanie dzisiaj y, zadeklarować. Natomiast z całą pewnością zostawiam Ci ten film tutaj jako ślad, że właśnie przeprowadzam eksperyment y, na samej sobie i dam znać, co dalej. I zanim powiem Ci, co takiego mnie poruszyło w tej książce Janka Strojnego: Nie zostawaj influencerem. Zanim tę moją opowieść potoczę dalej, to chcę zrobić tutaj pewne zastrzeżenie. Ja o tych moich spostrzeżeniach, które ta książka we mnie pobudziła, powiedziałam moim Insta siostrom, czyli dziewczynom, które też mają biznes online, jesteśmy rozrzucone po całym świecie, wspieramy się, mastermindujemy razem ze sobą. One też chwyciły książkę, przeczytały i spotykamy się na takim ponownym sabacie i rozmawiamy, jak to jest u nich. Wśród tego całego grona, co nie jest absolutnie ani miarodajne, ani policzalne na zasadzie, że to możemy przez, na całą populację ogólną rozciągnąć czy coś takiego. To, to My jesteśmy grupą przypadkowych kobiet, które się lubią i ze sobą współpracują, ale to w żaden sposób nie są żadne dane, które można odnosić do populacji ogólnej, tak? Wygadałam się w końcu. No więc spośród tego kilkuosobowego grona, tylko ja miałam takie samo wrażenie jak autor tej książki, i tylko na mnie. Pionowe wideo, zaczęło, działało w ten sposób, i w ogóle przebywanie w tym chaosie działało w ten sposób, że totalnie rozwaliło mój układ nerwowy. Tak więc absolutnie nie musi to dotyczyć wszystkich, jeżeli oglądasz ten film i myślisz, nie, ja takiego czegoś nie mam, nie takiego czegoś nie przeżywam. Lubię media społecznościowe, uwielbiam TikToka, uwielbiam całą tę TikTokizację i te pionowe wideo to jest w ogóle moje życie. Super. Zazdroszczę Ci bardzo. Bo to jest moja praca, ja powinnam być z tym na bieżąco, a nie jestem w stanie być z tym na bieżąco. No dobra. To teraz trochę o książce Janka Strojnego. Mnie się ta książka podobała. Od takiej strony lekko łatwo się czyta, historia się toczy. To nie jest wysoka literatura, natomiast nie wymagamy od influencera, który wchodząc na TikToka w zasadzie w pół roku czy w rok niecały doszedł do miliona obserwujących, tego, żeby równocześnie pisał fantastyczne, nie wiem, fantastyczną prozę, tak? bo jakby to, to są zupełnie inne kategorie. Autor przedstawia tutaj swoją historię właśnie tego pomysłu wejścia w media społecznościowe, przeanalizowania tego, jak działa algorytm i karmienia tego algorytmu, tak, by w zasadzie schakować system. Ten, to hakowanie mu się absolutnie udało, chociaż ja w zasadzie nie lubię słowa udało się, bo on to po prostu rozpracował, on to zrobił, tak? Czyli poruszał tylko i wyłącznie kontrowersyjne tematy, dodatkowo zrobił zabieg, o którym bardzo szczegółowo pisze, że umieszczał. W pionowym wideo napisy nad swoją głową, a nie poniżej, bo poniżej stanowi zachętę do tego, żeby um, przez, jakby przeskrolować na następne coś, a jak jest wysoko, jest twoja uwaga utrzymana wysoko, czyli na górze tego pionowego wideo, no to w tym momencie dłużej pozostajesz z jego treściami, co też oczywiście zostawia sygnał dla algorytmu. No i w zasadzie tak punkt po punkcie wymienia, co zrobił, żeby to żarło, tak? Książka jest odbierana w środowisku influencerskim bardzo źle. Czyli zauważyłam, że środowisko podcasterów, którzy zapraszają autora na takie długie wywiady, wywiady, rzeki, kiwa nabożnie główkami i mówi tak, tak, media społecznościowe, pionowe wideo jest niedobre. Natomiast sami główno zainteresowani, czyli inni influencerzy, którzy zarabiają po kokardę. Na współpracy z markami, czasami wiele bądź niewiele robiąc w tym temacie. To zawsze zależy od marki i od samego influencera. Bardzo skrytykowali tę książkę jako wypaczoną, nieprawdziwą. I te całe cukiernice z kokainą, które opisuje autor na imprezach agencji reklamowych, to w ogóle, że to nieprawda i że w zasadzie można by napisać podobną książkę pod tytułem Nie zostawaj pracownikiem korporacji, bo tam też się używa substancji uzależniających. Więc ja nie będę komentować tego świadka influencerskiego, bo jestem od niego daleka, ani nie wiem jak tam jest, ani nie wiem czy oni mają rację, kto ma rację, pewnie racja jest gdzieś tam po środku. Z całą pewnością mnie najbardziej z tej całej książki zainteresował taki aspekt związany z tym że jak się wejdzie w media społecznościowe i to jest absolutnie true story, to mogę potwierdzić i za siebie, i za moje insta-siostry, i też za moich klientów prowadzących biznes online, że wchodząc w media społecznościowe, poza wszystkimi profitami yy, naprawdę dobrych zarobków, które robisz przy swoim własnym biurku, w swoim własnym domu... To ci bardziej wrażliwi, a chcę tylko przypomnieć, że tutaj już na kanale jest odcinek o wysoko wrażliwym biznesie, więc polecam wszystkim, którzy wewnętrznie definiują się i odczytują się jako ci WWO, to wszyscy ci wysoko wrażliwi trochę w tym biznesie online jednak cierpią. I jest to związane nie na, nie, nawet nie tyle z dynamiką pracy, że trzeba dużo szybko, jeszcze więcej, tylko że my, wchodząc w media społecznościowe, jesteśmy troszeczkę jak w rulatce. Cały czas turlamy się jak w ruletce. Jak, jak wylosują, tak mamy działać. I tutaj przypominam, już jest odcinek o absurdach algorytmu i o tym, jak algorytm nam robi, mówi hop, a my przeskakujemy i dostajemy smaczkę i dostajemy nagrodę i się bardzo cieszymy. Obejrzyjcie tam ten odcinek, jeśli jeszcze on jest przed wami. Bardzo serdecznie wam go polecam. Co ciekawe, nagrywałam ten odcinek. Przed przeczytaniem tej książki. Ta książka dopiero czekała w kolejce, na to, żeby ją przeczytać. I to, co jest true story, co potwierdzam ja i wszystkie moje siostry: moment, w którym stajesz się producentem w mediach społecznościowych, to jest moment, w którym cały czas podlegasz ocenie. I o tym samym pisze Janek Strojny. I te oceny to są nie tylko oceny ludzi, którzy komentują, bo na to się można w pewnym sensie uodpornić. Tak, że jakby no, nic nowego mi już nie wymyślą, tak. To jest przykre, tego się nie da zapomnieć, ale nabywamy pewnej gruboskórności i się tym nie przejmujemy. No bo to inaczej się nie da. Znaczy albo sobie pójdziesz na terapię, przepracujesz, tak, gdzieś tam na... y... zaopiekujesz się tym tematem, albo samodzielnie się tym zajmujesz i tej, tej odporności nabywasz, bo inaczej nie da rady tutaj przebywać i pracować. I to nie jest najgorsze, te oceny nie są. Są też inne oceny, tak? Oceny takie, które sobie sami narzucamy na siebie. Czyli, że coś nam dzisiaj poszło dobrze, następnego dnia nam poszło źle. Są takie filmy na kanale YouTube, moje, na moim kanale, na które pracowałam czasami trzy miesiące, żeby zebrać materiał i ten film opublikować. I one żyją jeden dzień. Jeden dzień, więc trzy miesiące mojej pracy żyje jeden dzień, i albo trafię, albo nie trafię, albo trafię w ten algorytm, albo nie trafię. To jest frustrujące. To jest podcinające. Co więcej, podlegamy ocenie również tej w postaci wielości lajków i wielości komentarzy, bo nieważne jest, co jest w tym komentarzu świetnie, że jest. Tylko ta liczba tych kciuków w górę, tych serc i liczba tych komentarzy, jak również liczba tych udostępnień, stanowi o tym, czy nasz materiał jest dobry, czy też nie. I jak się nie wstrzelimy w godzinę, w moment, czas, albo tego samego dnia w tym wielkim wirtualnym mieście, ktoś inny w mojej branży opublikował coś, co było atrakcyjniejsze od mojego materiału. Tak może być. I to bardzo trudno jest utrzymać poziom z tygodnia na tydzień, yy, produkując te materiały tygodniowo. A więc, jeżeli to, ten mój materiał zostanie trochę niechcący, przykryty czyimś innym materiałem, prawo rynku, że jakby tak. Yy, Żadna agresja. Ja kocham was wszystkich, tak się dzieje? No to w tym momencie ja tych lajków i tych komentarzy mam, mam mniej, więc ta ocena wypada słabo i to nie idzie i nie żra. Ja się tyle narobiłam, to jest frustrujące. No i jeszcze te oceny od strony samego urządzenia, czyli od strony samych aplikacji, od zaplecza, na zasadzie ten post cieszy się mniejszym powodzeniem niż inne posty opublikowane przez ciebie wtedy i wtedy. Albo ten film zyskuje mniejszą widoczność, albo ludzie porzucają ten film szybciej niż. No to też nie są takie wiadomości, które chcemy zjadać do śniadania, bo nikt nie lubi słyszeć, że coś mu poszło słabo. Nikt nie lubi czytać, że coś mu poszło słabo. I teraz y, zaczynamy być w takim kasynie. Wszyscy twórcy internetowi zaczynają być w kasynie, i to jest jeden z takich wątków tej książki. Ja się z tym absolutnie zgadzam, i to jest właśnie to kolejne trustory, które po potwierdzam i ja i moje insta siostry. Ta konstrukcja mediów społecznościowych jest tak zbudowana, żebyśmy się od tych mediów uzależniali. No i jakby nic nowego nie powiedziałam, nie? Natomiast nie tylko od strony osoby, która skroluje, czyli ogląda te pionowe wideo albo czyta te kolejne posty, ale również od strony twórców. Więc chodzi o to, że jak wchodzisz. W media społecznościowe i ten robot algorytmiczny wie, że ty lubisz śmieszne koty. To następnym razem, kiedy ty wejdziesz w te media społecznościowe i wejdziesz w te rolki, w te pionowe wideo, to ty nie dostaniesz śmiesznych kotów na dzień dobry. Ty te śmieszne koty dostaniesz dopiero wtedy, kiedy twoje scrollowanie zaczyna być coraz bardziej nerwowe, coraz szybsze. I istnieje prawdopodobieństwo, że ty za chwilę opuścisz ten telefon, wyjdziesz z tej aplikacji, bo nie dostałaś tego, po co przyszłaś, czyli śmiesznych kotów albo czegoś innego zabawnego, co akurat ostatnio zaczęłaś obserwować. Tak? Ta twoja bańka y, przestrzeń, której się obracasz. No więc, jak już masz ochotę wyjść, no to dostajesz te śmieszne koty, a w związku z tym ten układ dop dopaminergiczny w twoim mózgu jest pobudzony nałogowo. Został Połaskotany układ nagrody. Dokładnie tak, jak wtedy, kiedy zapalisz papierosa i masz na wdechu momentalnego strzała, i twój mózg przez mniej więcej 60 minut będzie usatysfakcjonowany, ale po 60 minutach, kiedy dawka z tego jednego papierosa zostanie już zneutralizowana, tak, czyli organizm będzie dążył do tej homeostazy, do tej równowagi, i zneutralizuje tę nikotynę, to będziesz chciał. A w zasadzie będziesz musiała, albo będziesz musiał sięgnąć po następnego papierosa. Mówię oczywiście o nałogowych palaczach. Nie inaczej jest, jeżeli jesteś użytkownikiem mediów społecznościowych. Bo te pojawiające się znienacka, czyli mamy zaskoczenie, mamy przyjemność i mamy niepewność związaną z tym, kiedy to się nam pokaże. No to te elementy powodują, że ty wchodząc do komórki, albo inaczej będę mówić do sobie, bo nie chcę tutaj nikogo... Dotknąć tym bardziej, że tak jak powiedziałam, nie wszystkie moje insta-siostry potwierdzały moje spostrzeżenia. Ja wchodząc w media społecznościowe, miałam cały czas podrażniany ten układ dopaminergiczny, ten szlak dopaminowy był cały czas pobudzany, tak, że po prostu jestem najlepszym materiałem na to, żeby się uzależnić od mediów społecznościowych, a w każdym razie spowodować, żebym była na głodzie w momencie, kiedy mam czas, kiedy ja w nich nie jestem. Jak możesz sobie zro zrobić taki, taki sprawdzian, to już jest taki dodatek ode mnie. Ehm, sprawdź, ile razy masz telefon koło siebie, na przykład wtedy, kiedy oglądasz telewizję, albo jakieś tam Netflixy, tak? bo już coraz mniej nas ogląda telewizja, ale chodzi o, o telewizor oglądasz, filmy w tym telewizorze. I masz koło siebie na przykład ładujący się telefon gdzieś tam e niedaleko ciebie. Sprawdź, ile razy bezwiednie sięgasz ręką po to, żeby... Go tylko puknąć i nie wiem, sprawdzić, która jest godzina, chociaż na przykład masz zegarek na ręce, albo żeby sprawdzić, czy ktoś do ciebie nie napisał, chociaż masz podłączony dźwięk, więc teoretycznie byś słyszała, albo byś słyszał. To jest właśnie to takie, taka potrzeba bycia w ciągłym kontakcie. To jest właśnie ten. I potem jednak sobie wejdziesz i tam, a może zobaczysz, co tam słychać. Nie? No i teraz dostanę nagrodę albo nie dostanę, zaskoczenie, niepewność, no i satysfakcja. Piękny szlak uzależnieniowy, wydrążony mocnym dłutem, wyrąbany siekierą, z tego się już nie da wyjść. No i nie inaczej jest, jeżeli chodzi o twórców. Czyli jednego dnia twoje materiały pójdą świetnie i są jak żyleta, i masz dużo lajków, i masz dużo komentarzy, również twój szlak dopaminowy jest pobudzony, połechtany nasze ego się cieszy i pasie jak koza na zielonych łąkach, a następnego dnia nie. Trochę nie bardzo widzisz zależność, dlaczego tak się stało. Jest dobre zdjęcie, jest dobry tekst, jest ten sam czas, a jednak no, nie poszło to tak dobrze. I wie to o tym każdy, kto pracuje w mediach społecznościowych. Nie tam ktoś, kto z mediów społecznościowych robi pamiętnik rodzinny, tylko osoba, która zdecydowała się na pracę w mediach społecznościowych. Dla mnie praca w mediach społecznościowych to jest jak chodzenie do kasyna. I ja zarabiam. Oczywiście, że ja zarabiam. Oczywiście, że tak ale ja się nie chcę tak czuć, jak wam mówiłam. A żeby być na bieżąco i z konkurencją i z całą resztą, to ja musiałam oglądać te pieprzone rolki i te trzy sposoby na to, żeby zrobić strategię. I pierwsza, tak? A nikt nie łączy strategii z budżetem. Ja już się nawet przestałam na to denerwować, bo stwierdziłam, że im więcej oni narobią siana, tym potem ja będę miała więcej siana od, od klientów, którzy przyjdą się ratować do mnie, tak? Jakby tutaj e, spokojnie, nie? E, natomiast samo oglądanie tych migających napisów, czyli znowu zaskoczenie, nie wiem co się pokaże, niepewność, powoduje takie rozedrganie tego układu nerwowego, że ci bardziej wrażliwi po prostu nie wytrzymują. Miałam taką sytuację, gdzie opublikowałam taką rolkę, ponieważ byłam na kolejnym szkoleniu z Instagrama i mówili, że rolki muszą być takie dynamiczne, że zmieniasz swoją pozycję i w ogóle oddalasz się, więc zrobiliśmy montaż życia. Społeczny dowód słuszności to jest nasza naturalna ludzka tendencja do naśladowania zachowań innych ludzi oraz do przejmowania ich opinii, zwłaszcza wtedy, kiedy tych ludzi jest więcej. I to dlatego klienci chętniej kupują produkty, które już wcześniej zostały kupione przez dużą grupę ludzi, produkty, usługi, kursy online bądź e-booki od osób, które mają większą społeczność niż ich ewentualna konkurencja w branży bądź niszy. I to dlatego tak duże znaczenie dla nas ludzi mają opinie, recenzje i pozytywne komentarze zamieszczone na twojej stronie sprzedażowej. A teraz trzy wskazówki, w jaki sposób możesz zastosować ten społeczny dowód słuszności w swojej firmie. A moje klientki mówią, nie mogę na to patrzeć. Aneta, bardzo ci dziękuję za ten komentarz, nie mogę na to patrzeć, ponieważ yy, mam do ciebie tak ogromne zaufanie, idziemy już tutaj biznesowo przez życie któryś rok. Znam cię, no nieomalże osobiście, bo na żywo na moich konsultacjach i też jako kursantkę moich, moich kursów i szkoleń. I nie widzę powodu, dla którego miałabyś być na przykład złośliwa w tym komentarzu do mnie. Jeżeli moja zaufana klientka mówi mi, nie mogę na to patrzeć, a następna pisze pod nią, ja też nie. Się tak na to patrzę. Arun, czy się Czy czytam tę książkę. Te dynamicznie ruszające się napisy są po to, żeby zaktywizować Twój mózg do uwagi, bo my jesteśmy trochę jak koty. Jak coś nam się rusza, to my będziemy jak sroka w kości, jak kot. Po prostu będziemy tego pilnować, a to nas ogłupia. Jakiekolwiek bodźcowanie takie natrętne, ciągłe, właśnie tym, tym ruchem, tym, tą zmiennością, tym, a, a u mnie lepiej, a u mnie jeszcze lepiej, a w ogóle ja jestem najlepsza, a tutaj jest fantastyczny sposób na to, a tutaj nasram to, a tutaj w ogóle na tamto, a tu jeszcze tak, a w ogóle, a u mnie to jest prawie za darmo, a ze mną to 100 milionów, a ze mną to 10 tysięcy. Ktoś, kto jest z tych bardziej wrażliwych, no to może, za, może mieć kłopot. To ja. z, z tym rozwalcowaniem tego układu nerwowego na skutek częstego bodźcowania miałkimi treściami, kolorami, dźwiękiem, tą muzyką, gdzie jak wchodzisz na Instagrama, na TikToka czy na Facebooka i jest jakiś trend, i my wchodzimy w ten trend, co do, do zasady jest idiotyzmem, żeby na zasadzie, bo tak trzeba, nagrywać coś. Co już ktoś inny nagrał, bo to przecież nic na miłość boską nie wnosi. Do. Do naszego dobra społecznego. Wznieciłam się. Wybaczcie. I to już jest trzeci tydzień, kiedy nie oglądam w ogóle mediów społecznościowych. Trzeci tydzień, yy, gdzie pierwszy tydzień to po prostu łapałam za ten Instafon mój cały czas. A w drugim tygodniu zauważyłam, że okulary, które zrobiłam w grudniu, to one są dla mnie za mocne. Druga rzecz jest taka, że złapałam się na tym, że jak zadbałam o taką higienę tej głowy, czyli takie pięciominutowe medytacje, to, to nie jest dużo, ale to już jest więcej niż nic. To ustawiam sobie takie challenge, że chcę się skupić tylko i wyłącznie na tym pierwszym akapicie. I najlepsze jest to, że słucham tej książki, a chłopak o tym pisze, że nie był w stanie czytać. Bo tak miał rozbieganą głowę. To jest o mnie. Więc na ten moment myślę, że ten odcinek po prostu trzeba zatrzymać powiedzieć sakramentalne i to już wszystko na dziś. Obiecać, że jak będę po, nie wiem, kwartale, pół roku, czy nie wiem, roku takiego detoksu, to wrócę do Was tutaj z informacją, czy obroty w mojej firmie spadły. Bo to są jeszcze też takie zmiany, o których tutaj nie wspomniałam. Czyli, w związku z tym, że nie, nie mam mnie tyle, także będzie jak społeczny, i nie mam mnie na takiej, na takiej samej zasadzie, jak byłam do tej pory, to ja musiałam zmienić strategię sprzedaży. Strategia jest zawsze połączona z budżetem. I teraz ja nie wiem, czy mi się to domknie. Tak, nie mam pojęcia, czy mi się to domknie. E, jednym z takich elementów, ale o tym chcę wam zrobić osobny odcinek i powiedzieć wam więcej, dopiero jak minie dłuższy odcinek czasu od tego mojego detoksu. Jednym, jedną z takich zmian jest e, wprowadzenie grup mentoringowych, tych czteroosobowych. Ja już mam przetestowane takie grupy. W tym miesiącu otwiera się kolejna e, i, i to jest coś, w czym ja się, ja tym uspokajam układ nerwowy, tak, bo mam tylko cztery osoby w takiej grupie. Przez 100 dni śledzę ten biznes danej osoby czy tam danych osób, więc ja dokładnie wiem, co tam się dzieje I to jest taka praca nie na takiej, taka miazga internetowa, tylko tam mamy konkret. No więc jak będę coś więcej wiedzieć, jak będę miała jakieś większe wnioski, grubsze wnioski albo jak będę miała jakieś inne refleksje, no to na pewno tutaj się zjawię, bo strategiczna zostaje, oczywiście strategiczna kawa zostaje, no i przyjdę Wam powiedzieć, że na przykład, no nie wiem, muszę wrócić, albo że nie wracam. Może zarabiam mniej, ale jest ok. Albo moje zarobki się nie zmieniły. Nie mam pojęcia, jaki będzie wynik tego eksperymentu. Na pewno o tym dam Ci znać. I to już wszystko na dziś. Jeszcze raz dziękuję i jestem ogromnie wdzięczna osobom, które kupują w sklepie tą moją wirtualną strategiczną kawę, czyli taką wirtualną cegiełkę wsparcia za dychę. Um, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień.